Witam Państwa. Dzisiaj trochę prywatnie. No, gorąco, co? O, super. Super, Bunia. Dobry pies, dobry. Dobrze, zapraszam dzisiaj. Pokażę Państwu, jak głaszczę się pieska. Ale przede wszystkim pokażę, jak prawidłowo podlewać i fertygować uprawę pomidora pod osłonami. Dobry piesek, dobry. Dzień dobry Państwu. Marcin Dudkowski. Mamy dzisiaj piątek. Każdy myśli już o weekendzie. Specjalnie tu pokazuję niższe temperatury, bo naprawdę pogoda jak na wakacje jest super. Termometr w cieniu pokazuje 35 stopni. Dla nas fajnie. Możemy pojechać nad jezioro, poopalać się, zrobić grilla, ale dla roślin to istny stres. Jak słychać w tle, dozowniki pracują pełną parą. Rośliny cały czas muszą dostawać wodę wraz z nawozami NPK. Ale jak to zrobić, żeby wszystko było dobrze, pokażę Państwu za chwilę. Pokazywałem temperaturę 35 stopni w cieniu. Zapraszam do namiotu, w którym rosną pomidory. Wszedłem około 2 metrów do namiotu. Powiem Państwu, jest nie do wytrzymania. Zaraz też pokażę, jaką mamy obecnie temperaturę na wysokości około 2 metrów 20 centymetrów. Tu pokazuję pod kątem, ile? 47 stopni. Ale rośliny, mowa tu o pomidorze, dają radę. Przy tak wysokiej temperaturze i przy odpowiednio prowadzonej fertygacji nie widać tutaj po roślinach, żeby miały jakiś stres związany z tak wysokimi temperaturami. A, pokażemy pomidorka. Chociaż zbiory w tym tygodniu już były, ale kolejne już się dojrzewają. Proszę, jaki ładny będzie. A jeszcze takie okazy niedojrzałe. Ale w przyszłym tygodniu już będzie piękny, czerwony pomidor. Powiem Państwu kilka słów, jak prawidłowo poprowadzić fertygację w uprawie pomidora pod osłonami. Obecnie mamy już fazę produkcji, więc pożywka jest jednolita. Nie trzeba już zmieniać, natomiast we wcześniejszych fazach, w zależności od ilości gron, jakie już są zawiązane i które są na etapie wiązania, cały czas ta pożywka jest zmieniana w zależności od zapotrzebowania roślin. I teraz to, co najważniejsze. Wykorzystywane są nawozy NPK w połączeniu z nawozami prostymi. Jest to beczka B w naszym przypadku. W przypadku podania saletry wapniowej wykorzystujemy do tego beczkę A i saletra wapniowa mieszana jest z kwasem azotowym. No, w związku z faktem, że wodę, którą dysponujemy do przygotowywania pożywki fertygacyjnej, mamy z bardzo dużą zawartością jonu w HCO3-. W związku z tym tutaj musimy dodawać bardzo duże ilości kwasu azotowego. Szukając nawozów NPK, musimy wybierać takie, które mają nieduże ilości azotu w swoim składzie, żeby nie przesadzić z ilością podawanego azotu, bo jednak razem z kwasem azotowym w celu doprowadzenia wody do właściwego pH również wprowadzamy azot, który jest wykorzystywany przez rośliny. Czyli pamiętajmy, kwas azotowy to nie tylko zakwaszanie. Miejmy na uwadze, że to też jest wykorzystanie azotu. I o tym trzeba pamiętać. To na tyle dzisiaj. Jeżeli chodzi o odmiany pomidorów, jakie uprawiamy, to różnorodność. Na dzisiaj dziękuję. Może komuś się przyda kilka praktycznych informacji. W razie czego numer telefonu, kontakt mailowy jest. Proszę dzwonić, pisać. Zawsze coś podpowiem. Pozdrawiam i powiem szczerze, wychodzę. Jest mega gorąco. Jadę nad jezioro. Pozdrawiam.